Emi, pomóż mamie, rób przysiady. 3, 2, 1, jest! Odpisz sobie tu rękę, jak to bije. Będziesz. Jezu, ale bije. Muszę cię nagrać. Co ty sobie wzięłaś? Moją opaseczkę? Jak mogłaś mi tego nie mówić, a sobie wziąć? Mama mi dała. Ty ściemniaczu. Ale masz kwiatka na głowie. Co masz takiego kwiatka na głowie? To jest słoneczny, nie kwiat. 13 wybiła, a my się dopiero na trening wybieramy. Samo południe. Wszystkie psy się pochowały. Wszystkie psy ze słońca zeszły, w ogóle poznikały, a my dopiero wychodzimy na słońce właśnie. No, najgorszą pogodę, jaka tylko może być, odczuwalna temperatura 36 stopni. Jeden biegnie. Nie wiem, co ma. No, chyba ma zamiar coś tutaj zszamać. Odgania tylko gołębie, które ryż mu chcą zjeść. Emi, to twój najlepszy odcinek, co nie? Najgorszy. Najgorszy? Dlaczego? Z góry. No to co? Najgorszy. Co ty gadasz? Z góry chyba gorzej. Z góry najlepiej. Z góry najlepiej? No. Nachylenie tutaj dość spore. W takim cieple fajnie się idzie. No, skuterkiem też można. Ale nagroda u góry za to jest bardzo fajna. No piękne widoki i woda z kokosa. Właśnie dochodzimy już na samą górę. Patrzcie, jakie piękne widoczki. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło? Ale znowu je widzisz. Popatrz, jakie piękne. Patrz, jak pięknie widać wszystko. To co? Jak te widoczki? Tutaj jest też mega restauracja. Właśnie z tymi widoczkami pięknymi. Tutaj często lubimy chodzić. Nie restauracja, a co? No, można powiedzieć, że restauracja. Tutaj są kokosiki normalne. Całe duże, ciężkie do dźwigania. A tutaj pani ma wodę w takich małych buteleczkach z kokosika. Już przelaną, co nie? Lepiej się to będzie nieść. Weźmiemy dwie czy trzy? Nie, może, żeby nie napić się za dużo. No to dobra, to weź dwie. Kto chce jako jest? Dobra, no to weź dwie po prostu. Ile to kosztuje? 20 za sztukę? Patrzcie się, jakie tutaj są rękawiczki dla tych, którzy nie chcą się opalić na dłoniach, na skuterze. No ale co, tutaj chyba już jest dobra trasa, co? Cień. O, koguty, kurki sobie chodzą. Pisklaczki też na pewno. A, pisklaczki, kwoczki, przyjemnie, ptaszki śpiewają. Troszkę tylko słychać miasta i fajnie się idzie. Tylko wąsko, trzeba uważać, żeby nie wpaść. Najlepiej jest, jak się idzie w dół. No, w dół i w cieniu. A później będą jeszcze takie schody jedne fajne, nie? Które lubimy najbardziej. Co najgorsze. Najgorsze ze wszystkiego. O, co to jest? Człowieku. Co to jest? Modeliczka. Co to w ogóle chodzi? Czy to? Co to w ogóle robi? Popatrzyło się na ciebie. No widziałem właśnie, no, takie czułki ma śmieszne. Dużo turystów przyjeżdża, żeby wejść tutaj sobie na tą górę. Bo tam u góry jest Budda i tam jeszcze są jacyś tam admirałowie, jacyś tam jeszcze ktoś inny. I tam jest takie miejsce upamiętniające jakieś osoby ważne, znane i tak dalej. I tutaj często jak jest sezon, to jest pełno autobusów, nie ma nawet gdzie stanąć. Pełno turystów tam idzie. Najwięcej tu jest ludzi z Korei i z Chin. No i chyba jeszcze z Rosji czasami. A my idziemy tam, gdzie te psy sobie leżą. Poczekaj, zaraz powiesz, bo tylko musimy tu właśnie przejść koło tych piesków. O, psy się ogólnie nas boją, my ich też. I one sobie tu zawsze leżą właśnie. I to jest taki najgorszy odcinek, żeby przejść przez tutaj właśnie tędy. Najlepiej jest, żeby nie patrzeć im w oczy. No właśnie, nie patrzeć im w oczy i iść. I będzie dobrze. Tutaj już jesteśmy dużo bliżej miasta. I dalej piękne widoki, dzisiaj w ogóle piękna pogoda. No, przez ostatnie dni tak trochę było pochmurnie. Ale dzisiaj już jest bardzo słonecznie. Właśnie takie świetliczko, widzicie tutaj jest dziura. Postawiliśmy na tym. Po prostu psy. Pewnie odskoczył, wziął butelkę i tutaj była i były pogrzane, jak wracaliśmy. No właśnie, ale teraz już jej nie ma. No, a widocznie, bo ktoś posprzątał. Idzie kolejny piesek. No, tam idzie piesek. Tutaj psy mają wodę. I jeszcze często w ogóle tutaj przychodzą i dają im tutaj jedzenie. Tutaj, ale też na innych chodnikach dokarmiają te psy. A tutaj dokarmiają jeszcze wiewiórki, ale akurat teraz nic nie było do jedzenia. O, tu znowu jest duży motyl. Czekaj, zobaczymy. O, właśnie pofrunął. A, fruwa szybko.
Nie idzie go złapać na kamerę. Są nasze schody ulubione. Najgorsze. Najlepsze. Tylko na razie idziemy w dół, więc idzie się spoko. Gorzej będzie się tędy wracać. Bo naprawdę jest stromo. Te schody są jakieś wykańczające ogólnie. Jest ich bardzo dużo. To jest najgorsze, że jak się idzie pod górę, to one chodzą tak pod górę i są tak skośne do góry. A teraz są w dół i trochę się tutaj spada, tak? A tam to się tak trzeba iść pod górę. No, coś tu było, jakieś zwierzę. Ale uciekło. Emma, czy to twoja ulubiona trasa? Nie. Twój ulubiony odcinek? Nie? A który był lepszy? Ten pod górę tam? Nie, myślę, że najlepszy to był chyba ten z chodnikiem. Bo tam było mało chodzenie pod górę jakoś. Tak. A przecież tutaj też jest mało. No ale jest dłuższe. No tak, bo tu jest kilometr, 1000 metrów, ale to tam z góry. 1100. Ale cichutko. W tych różowych koszeczkach takich, są w niektórych drzewkach. Jest jedzonko dla wiewiórek. Tutaj jest tak ładnie, nie? Po prawej stronie, tu jest tak zadbanie. Drzewka posadzone. No tutaj jest tak dziko. To jest dzika dżungla. Tak, robili tak właśnie. Sobie te drzewka podobali tak bardziej. Bo tam nie mają co zrobić, no co mam zrobić? Ej, ale patrzcie się, widać, że jest inna pora, bo przecież jak ostatnio tutaj chodziłem, to oni tutaj mocno liście musieli grabać, bo leciały wszystkie liście z drzew, jak była ta pora sucha w maju. A teraz nie ma liści spadających z drzew. Teraz w Polsce liście spadają z drzew. Co? Dziwny bąk. Ale motyli to tutaj jest bardzo dużo. Ciągle są motyle. Właśnie kolejne lata. Przed chwilą latały. W ogóle jest bardzo dużo zwierząt w tym miejscu. Są takie dziwne ptaki, to tam tak tu. Jakby się pompował balonem pompką, to takie właśnie hamik. Tu już właśnie mamy 300 metrów trasy tej za sobą. Zostało jeszcze 800, także ciśniemy. O, jaki tu kolejny wielki. Jaki wielki motyl. Widziałeś tam? No tam. Taki ciemny. Co tutaj mamy do jedzenia? Bananki. Bananki? No. Aha, a to może dla małp te banany. To też nieraz są. No. Tam, kiedy to chodziło u góry? Ostatnio, tak? Dwa dni temu. To tam chodziło u góry, tam, tam gdzie ta restauracja. No, tam gdzie nieraz. No tam. Tam gdzie kupiliśmy tą wodę, bo no. Ładnie wygląda. Teraz mamy wodę. Będzie się ładnie wyglądać kokosowo. 600 metrów trasy za nami, 500 przed nami. Ciśniemy. Tutaj właśnie z tego portu odpływają stateczki na wysepkę Kolarn. Płynie się około 40 minut i mamy naprawdę rajską, piękną wyspę. Restauracja, która tutaj jest po lewej, też jest usytuowana w bardzo fajnym miejscu. Z pięknymi widokami właśnie tutaj na zatokę. A tam są jeszcze takie wielkie napisy Pattaya. I są w nocy oświetlone. I jak się jest w mieście, tam wszędzie to z każdego miejsca widać te napisy i tak pięknie to wygląda. Dawaj mi jeszcze kawałek i będziemy u góry. Tam po lewej też jest taka siłownia, można sobie poćwiczyć. A tu jest właśnie ta restauracyjka. Tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża robić sobie zdjęcia. No w ogóle fajnie tu jest posiedzieć pod tymi pięknymi palmami, napić się coś fajnego. Mają tutaj fajne kawki z różnymi dodatkami, typu sok taki jakby pomarańczowy czy jakiś inny. Fajny to smakuje, fajne połączenia. No a tutaj jest jeszcze taki jeden mały punkt widokowy z takim ładnym serduszkiem. Tutaj. Idziemy. O. I to w nocy też jest serduszko oświetlone ładnie. Co nie? Na czerwono. I można sobie tutaj robić fajne fotunie. I taki tutaj port. Zatoka. A na tutaj tym jednym statku i tam drugim w nocy są oświetlone i są restauracje i można iść sobie tam poimprezować. Znaczy tak to bardziej takie... No, taka restauracja z takim jakby dancingiem, czy coś w tym stylu bardziej, a nie jakaś impreza. No i można sobie tam posiedzieć. Tak właśnie łódką, bo one się nie ruszają, te stateczki. Te się nie ruszają. A tutaj jest właśnie pomost. Tam się idzie na koniec i stamtąd odpływa. O, właśnie płynie tam. Tam właśnie płynie. O, tam płynie właśnie stateczek na Kolarne. Co, jak tam? Nie chcę iść tam. Nie chcesz iść tam? Czemu? Tam jest fajnie. Chcę wrócić. A może jeszcze tylko kawałeczek. A tu jeszcze takie miejsce. Dla zwierzątek, dla pieska, o, tam jeden, tam drugi, gołębie, wiaderka z wodą. Raczej tutaj nie jest dla zwierząt, tylko to jest dla ludzi. No, a widzisz, a zwierzęta siedzą. O, kolejny pies, tam jakiś pan śpi. Tutaj taka inwestycja poszła, wybudowali taki ogromny wieżowiec, kilkadziesiąt pięter, nie wiem ile, ale bardzo dużo. I stoi już taki wiele lat, no i nie wiem, co oni z nim zrobią. O, tu mamy te napisy Pattaya ogromne i tutaj jest ten punkt widokowy Pattaya City i to wszystko jest ładnie oświetlone,
w nocy wszystko ładnie się świeci i widać z każdego miejsca tutaj, gdzie się tylko jest. O kurde, co to taki korek do portu? 2, 4, 6, 8, 10 autobusów stoi w kolejce. To nie jest korek? No. A co? To są po prostu tu zaparkowane autobusy. Zaparkowane? Tam jest droga i tam jadą. Aaa, no widzisz? A ja myślałem, że to taki korek. Mądry łepek. No widzę właśnie, jaki masz mądry łepek. Mały, a mądry. Mądrzejszy od tego starszego i większego. A pani co tutaj robi? Ja. Emi, pomóż mamie. Rób przysiady. No, to jest wasze 5 minut. Pokażcie, na co was stać. Wbiegasz? Dajesz. Jasne. Chodź, musimy mamę trochę dogonić, żebyśmy widzieli, czy nie oszukuje za zakrętem. Chodź, Emma. Chodź, chodź. Chodź, tu już. Chodź, tu już widać mamę. To dawaj, szybko dam ci rękę. Ale idzie. Dawaj jeszcze trochę. Jeszcze kawałek. Wow. Jak się czujesz? O, uwaga, bo druga biegnie. Jeszcze parę. Trzy, dwa, jeden. Jest. Ja dopiero sobie tu rękę zobaczę, jak to bije. Będziesz żyć. Jezu, ale bije. Zamknij buzi, ja nosem. Chodź, chodź, nie siadaj, chodź. Chodź, idziemy. Było fajnie. Jeszcze tylko ostatnia górka nam została i już później tylko z górki do domu. To co, Emi? Należy się coś, jakieś picie po takim treningu, nie? Ale tam będę desera. O, takie by się należało, ale co? No nie, no to by wszystko, no właśnie, wszystko poszłoby na marne, jakbyśmy zjedli taki deser. Także tak i nie. A jesteś czerwona? No. No zaraz spasowa. Gdybyście mamy ręce sobie tutaj, potąd, żeby się tak nie kleić, a teraz się kleją jeszcze bardziej niż wcześniej. Thank you. Yes. To jest twoje? Nie, to jest twoje. To jest? Kwaszelucha? Bo to no sugar. Lemon no sugar. A ja mam tą kawę, o której wcześniej wspominałem, z takim ładnym pomarańczem. A jakby ktoś był głodny, to może brać od razu kurczaka na talerz i sobie go tutaj przyrządzić. Emi, bierz kurczaka na talerz. Przyjechały kurczaki z Foodpandy. Dzień zdecydowanie można zaliczyć do udanych. Dużo kroków, dużo zmęczenia. Na koniec 30 długości basenu po 15 metrów w jedną stronę, czyli 450 metrów. 20 pompek na rozgrzewkę, chyba na dobicie. I tym możemy zakończyć tego vloga, sportowego vloga.